Tak, tak, moi kochani, lubię tak chodzić czasami. Na spacerek, na wycieczkę, tu troszeczkę, tam troszeczkę, bo na spacerku i na wycieczce zawsze się może coś ciekawego przytrafić. Oj Boże, może. Oj, oj właśnie, a nie mówiłem, właśnie na coś trafiłem, ale, ale, co to może być? To schodki, panie czarodzieju. Co, kto, jak? Jakie, a schodki? Rzeczywiście. Schodki całe ze złota. Jaka piękna robota. I jeszcze złote drzwi, panie czarodzieju. A faktycznie złote drzwi. Zaraz, zaraz. Czy to wszystko mi się śni? Słowo daję. Złoty zamek stoi w parku? Zamek pełen zakamarków. Zamek strasznie tajemniczy. Przed nim siedzi smok i ryczy. Zamek pełen zakamarków. Zamek strasznie tajemniczy. Przed nim siedzi smok i ryczy. Podskoczymy, pobiegniemy. Złoty zamek odnajdziemy. Smok koziołki przed nim wika. Ostrzy zęby i pazury. O zamkowe złote mury. Podskoczymy, pobiegniemy. Złoty zamek odnajdziemy. Zapukamy raz, dwa, trzy. Otworzymy złote. Głośno zgrzyta, ale grzecznie gości wita i uśmiecha się do wszystkich, bo jest bardzo towarzyski. Podskoczymy, pobiegniemy, złoty zamek odnajdziemy, zapukamy raz, dwa, trzy, otworzymy. Złote drzwi. Zapukamy raz, dwa, trzy. Otworzymy złote drzwi. Smok, 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 jaki znowu smok? Tutaj ja nie widzę żadnego smoka. Tak. O, o, ale zamek jak był, tak jest. I zaraz się w nim schowam. Co? Przed kim? Jak to przed kim? Przed tymi wścibskimi dzieciakami, które wciąż depczą mi po piętach. Tak, o, coś śpiewają, coś wołają, słowem strasznie przynudzają. Tak, to ja znikam, papa. Trat. Ta, ta, ta. Jaka piękna ta komnata. Ale, ale, przecież muszę się schować. Gdzie by się tu, gdzie by się tu... O, wiem, tu, tu się schowam. Tak, tak, tak. O nie, 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 tutaj się nie zmieszczę. A może by tak się za kogoś przebrać, co? Na przykład...
zapazia. O, nie, w tym stroju bardzo mi źle. A może by tak za króla? Jeszcze gorzej. A może za rycerza? Nie, 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 nie znoszę pancerza. Aha, już wiem, za kogo się przebiorę. Przebiorę się za królewnę. Tak, za królewnę, tylko gdzie by tu... O! O, to będzie doskonałe. Jakieś lustro by się zdało. Jedno? Jedno to ciut za mało. Niech mi stanie cały szereg pięknych luster i lusterek. No, doskonale. Teraz się poprzeglądamy. Tak, tak. A, świetnie. Tu go nie ma! Nie ma tam. Oj, oj, chyba uciekł nam. Ale, ale, jest za to jakaś królewna. Jaka ładna. Przepraszam, czy królewna nie widziała naszego czarodzieja? No nie, nie, nie widziała, nie widziała. No, nawet jakby widziała, to by nie powiedziała. Królewna ma na imię? Jaka królewna? Kto? Gdzie ty widzisz królewnę? A ja, o, tak, no jak mam na imię, no niestety jakoś na imię miałam, ale zapomniałam, no wszystko mi się pokręciło, tyle luster tutaj było, duże, małe. Coś... Oj, oj, niech się królewna uspokoi, niech królewna spokojnie stoi. Ale, ale, coś ta królewna jest podejrzana, jest jakoś dziwnie ubrana. To chyba nie jest prawdziwa królewna. To pewnie jakiś przebieraniec. Co? Kto przebieraniec? Ja przebieraniec? Ja mam wam przebieraniec. O, o, ten jest przebieraniec. To tak. Gdy jesień deszczowa kupi koraliki, to księżyc owija się grubym szalikiem i rudą czapeczką na uszy naciąga, bo łatwo o katar w deszczu i w przeciągach. Taki z niego tchórz. A psik, boi się kataru i już. No już dobrze, dobrze. No ja tylko żartowałem. Ot tak dla zabawy się przebrałem. No patrzcie, nic się nie dzieje i znowu jestem kim? Czarodziejem. To wspaniale. Bo królewna była owszem całkiem niebrzydka. Ale co czarodziej, to czarodziej. Ale, ale dzieciaki, co będzie z tym zamkiem? Ach, niech tu jeszcze sobie postoi. Potem i tak pewnie przeniesie się do bajki i już tam zostanie. Macie rację, macie rację. Niech postoi sobie w parku. Zamek pełen zakamarków. Stoi w parku, zamek pełen zakamarków. Zamek strasznie tajemniczy, przed nim siedzi smok i